Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, moi kochani, przychodzę do Was z filmikiem z projektem Denko, czyli z kosmetykami, które udało mi się wykończyć na przełomie końca grudnia 2018 roku, jak i również stycznia 2019 roku. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszej części oglądania. Moi kochani, temat rozpocznę od produktu, który udało mi się wykończyć. Jest to Dermalogica Special Cleansing Gel. Jest to produkt, do którego wrócę. Niejednokrotnie Wam o nim opowiadałem, jaki on jest świetnym produktem oczyszczającym, niewysuszającym skóry, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo. I jak najbardziej podtrzymuję swoje zdanie na temat tego produktu i ja do niego wrócę. Możemy go dostać na topestetik.pl bądź na dermalogica.pl. Warte zainteresowania są te produkty. I ja do tego produktu na pewno jeszcze wrócę. Następnym produktem, który został wykończony przeze mnie, również jest Dermalogica. Jest to antyoksydant Hydra Mist. Jest to mgiełka antyoksydacyjna o właściwościach dodatkowo przeciwstarzeniowych, regenerujących, kojących i wycieszających. I jak najbardziej ta mgiełka nie ma konsystencji wodnej, tylko rozrzedzonego kremu do twarzy. Jest bardzo esencjonalna. Po rozpyleniu jej na skórę i wklepaniu już odczuwamy intensywne nawilżenie, rozświetlenie naszej skóry. I jak najbardziej da się zauważyć też działanie przeciwsmarszczkowe, rewitalizujące i wyciszające. I jest to produkt również, do którego wrócę niebawem. Jestem zachwycony z działania. Ja po prostu, moi kochani, sobie nie wyobrażam życia bez tej mgiełki teraz. No naprawdę, jest to produkt rewelacyjny i ja do niego wrócę niebawem i no tyle, no co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć, no naprawdę, zachwyt nad zachwytami, produkt świetny. Następnymi produktami, no już powiecie pewnie, że truję Wam z tymi produktami głowę, ale tak jest, jest to Sensum Mare. Ja wykończyłem dwa sera do twarzy, mam teraz nowe w zanadrzu serum z linii Algorich i Algolight, przepraszam, z Algolighta mam nowe serum do twarzy i mam dwa nowe kremy z linii Algorich i Light. I te dwa sera są zdenkowane przeze mnie. Są to świetne produkty, o których Wam niejednokrotnie opowiadałem i jak najbardziej podtrzymuję również swoje zdanie, że to są świetne produkty anti-aging, nawilżające, kojące, regenerujące. Jak najbardziej efekty dostrzegalne są tutaj w bardzo krótkim czasie i jak najbardziej warto zainteresować się tymi dermokosmetykami pochodzenia naturalnego. Możemy je otrzymać na stronie sensummare.pl bądź na Top Estetik, ale z tego co wiem, to również firma Sensum Mare w większych miastach robi targi, gdzie można kupić sobie te produkty stacjonarnie, a nie online, więc warto mieć baczne oko na te produkty, naprawdę warto. Następnym produktem jest to produkt, który już mielę od czerwca i ja go nie mogę po prostu już zdzierżyć. Po prostu znienawidziłem ten produkt. Na początku to jest lekka emulsja, mówię o Soon You've Met. Jest to lekka emulsja z witaminą C. Ona na początku mi się nie sprawdzała jako krem do twarzy, bo to było za mało dla mojej skóry. W okresie letnim stosowałem to jako serum pod krem i wtedy fajne było nawilżenie, ale nigdy nie zauważyłem działania witaminy C zawartej w tym produkcie. Jak kocham żel rozpuszczający martwy naskórek z marki Sunef, tak, tego produktu po prostu zdzierżyć nie mogę. On ma nawalone tyle silikonu w składzie, że no to jest tylko i wyłącznie żłudne wrażenie wygładzenia skóry, ale tak naprawdę nie dzieje się w skórze nic. Ja ten produkt używałem rzadko, aż teraz postanowiłem po prostu go wyrzucić. Po prostu znudził mi się, ja już nie mogę na niego patrzeć. No, a dlaczego mam zajmować miejsce w łazience produktem, który po prostu nie robi nic? No, produkt leci do kosza, nie warto. Następnym produktem jest to The Ordinary Grana Active Retinoid 2% i mam już nowe opakowanie. Jest to emulsja do twarzy z retinolem i jak najbardziej jest to produkt warty zainteresowania, jest świetnym produktem. Tylko, moi kochani, uważajcie ze stężeniem retinolu. Mówiłem Wam o tym we filmiku o zimowej pielęgnacji. Stężenie retinolu trzeba sobie dobrać, ponieważ nasza skóra nie jest w stanie znieść najwyższego stężenia retinolu od razu i może nam się odpłacić podrażnieniem intensywnym, zaczerwienieniem bądź złuszczaniem skóry. Więc tutaj zalecam ostrożność i uwagę i również, jakby Wam to powiedzieć, odstępstwo od stosowania, że tego produktu po prostu nie używamy codziennie. Ja używam te produkty dwa razy w tygodniu. I jak najbardziej retinol jest w stanie nam wiele przynieść dobrego, ponieważ on może wyleczyć trądzik, zlikwidować zmiany trądzikowe, przebarwienia, plamy, jak i również jest to
substancja, która ma udokumentowane najsilniejsze działanie przeciwzmarszczkowe, cofające procesy starzenia, ale trzeba uważać na ten produkt i stosować produkty z retinolem z wielką ostrożnością i bacznie obserwować reakcję skóry. Jeżeli Was interesuje obszerna informacja odnośnie tego produktu, wróćcie sobie proszę do filmiku o zimowej pielęgnacji skóry. Jak najbardziej ja jestem zachwycony, ale moja skóra już jest zaprawiona w retinolach od tylu lat, że naprawdę. Następnym produktem jest to miniaturka, którą otrzymałem przy zakupach na topestetik.pl. Jest to Cell Fusion C. Tutaj są literki białe, a tubka jest jasno zielona i może dokładnie nie widać. Jest to Post A Moisture Oxygen. Jest to krem nawilżający. I ja ten krem traktuję jako produkt pozabiegowy. On działa na takiej samej zasadzie jak krem Cicaplast Bulbem 5 z La Roche-Posay. Ten krem niesamowicie koi skórę po różnych zabiegach, bardzo szybko przyspiesza procesy regeneracyjne, ale nie pobije na głowę Cicaplastu, ponieważ Cicaplast robi to szybciej i pozostawia taką a la kołderkę otulającą naszą skórę i zabezpieczającą przed różnymi dotykaniami naszej skóry i tak dalej, że po prostu zaraz nasza skóra się nie przesuszy. Ten krem po prostu się wchłania i nie pozostawia po sobie żadnej kołderki, a ja również koi skórę i fajnie ją regeneruje. To jest miniaturka, nie wiem ile kosztuje pełnowymiarowe opakowanie. Ja do tego produktu kiedyś na pewno powrócę, ale tak nie przebije mojej miłości, jaką jest Cicaplast Bulb 5 z La Roche-Posay w takich awaryjnych sytuacjach. Następne dwa produkty są to produkty z kalendarza adwentowego. Jest to Anna Jaky. Te produkty mam z kalendarza adwentowego z Douglasa. Jest to żel pod prysznic i on nie jest ani damski, ani męski. Jest to po prostu żel unisex. I ten żel bardzo fajnie skórę odświeżał, fajnie ją mył, ale ten zapach bardzo długo się utrzymywał na skórze. Ten zapach jest taki morski, taki świeży i bardzo długo utrzymywał się na skórze. Jak ja brałem na przykład prysznic, załóżmy o 5 rano, to o godzinie 21, mimo swoich perfum, na skórze odczuwałem zapach tego żelu pod prysznic. No, co niektórych może to wkurzać, ale mi to w zupełności nie przeszkadzało. Jest to miniaturka, jeżeli będę tylko w Douglasie i zobaczę pełnowymiarowe opakowanie tego żelu pod prysznic, to sobie kupię ze względu tylko i wyłącznie na zapach, ponieważ właściwości pielęgnacyjnych nie zauważyłem. I następnym produktem jest to Anna Jaky, jest to peeling rozświetlający. I nie jestem zadowolony z tego produktu, ponieważ jest to bardziej krem niż peeling. Z tego względu, że on nawet w składzie nie ma substancji, która ma zadziałać enzymatycznie, to wtedy bym zmienił tok myślenia odnośnie tego produktu. On tutaj ma działanie mechaniczne, jako peeling mechaniczny, ale ilość drobinek, jaka jest w tym produkcie, jest to znikoma ilość, jest to dosłownie szczypta. I po prostu ten produkt nie jest w stanie nam zapewnić optymalnego peelingu skóry twarzy, wygładzenia, pozbycia się martwego naskórka. To są moje po prostu spostrzeżenia prywatne. Jeżeli komuś się sprawdza ten produkt, to super, bardzo się z tego cieszę i nie mam zamiaru tego negować. Ja po prostu mówię to, co ja odczuwam po użyciu tego produktu. Ja do tego produktu nie wrócę w pełnowymiarowym opakowaniu. I następnym produktem jest to Elbiotica. Ja ten produkt kupowałem w ostatnich zakupach z Hebe. Opakowanie jest puste. Te saszetki po płatkach powywalałem. No jaki sens jest to pokazywać przed kamerą, prawda? Są to płatki rozświetlające. Na YouTubie jest wielki boom, że te płatki okej, nie są cudem świata, ale że nawilżają fajnie okolice pod oczami, że usuwają oznaki zmęczenia. W moim przypadku nie zrobiły nic. Po prostu jest to marnowanie 15 minut po ściągnięciu. Moja skóra po prostu wyglądała i czuje się tak, jakby nic na nią przez te 15 minut nie było nałożone. I wyglądała doskonale tak, jak wyglądała 15 minut wcześniej. Po prostu jest to strata czasu, ale nie mówię z góry, że ja skreślam płatki pod oczy marki Elbiotica. Z tego względu, że po romansie z tymi płatkami i po prostu, że te płatki mi się nie sprawdziły, zainteresuję się innym rodzajem tych płatków i wtedy będę mógł Wam wyrazić taką po prostu głębszą opinię odnośnie tego, co ja sądzę o płatkach z Elbiotiki. Nie skreślam tej marki w zakresie płatków pod oczy po jednym romansie i incydencie, więc kupię inny rodzaj i sprawdzę, jakie on wykaże działanie. Więc moi kochani, jest to mój cały projekt Denko, no niewiele tych kosmetyków.
No, ale zawsze coś się uzbierało, żebym mógł Wam nagrać kolejny film. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Życzę Wam serdecznie miłego dnia i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!